Cześć wszystkim, z tej strony Kador, to jest mój kolejny gameplay z Wiedźmina dwójki. Jak zwykle kończę w tym samym miejscu. Jak zwykle zaczynam w tym samym miejscu co kończę i jak zwykle się pomyliłem. Czyli idę odebrać nagrodę od Choraba za to, że... Po co mu dwa miecze? Rozwiązałem ten quest z trollem. Udało mi się przekonać waszego trolla, żeby naprawił most. A to pięknie! Cała Binduga jest ci bardzo wdzięczna. Bardzo pięknie. A teraz płać. Tyle, że z pieniędzmi u nas A dobra, zastraszymy sobie go. Ty, bandytu, nie dostaniesz złamanego Orena i precz... O! Czekajcie, teraz zrobię takie coś. Dzisiaj sobie testuję, czy gra tego tak jakby wymaga, czy nie. Czyli, że nie wiem, spróbuję ze trzy razy go zastraszyć i ciekawe, co to będzie. A, nie, to już jest stan, kiedy to się kończy. To nie, to czekajcie. Właśnie, o, teraz testuję tę grę. Czy to jest już z góry narzucone? Czy to jest naprawdę losowe? Jak to mówili CD Projekt Red, że to wszystko będzie losowe. No i zaraz zobaczymy. Jeszcze ze dwa razy. A właśnie, Wiedźminek jest, bo jest jego kolej. Jak ktoś oglądał... jest jego kolej w tym tygodniu. Jak ktoś oglądał moje info powokacyjne, to wie. Jak nie, to zachęcam do oglądania. I... bo miałem do wyboru albo Wiedźminka, albo one-shota, albo może Detailnet, jakbym się jego... jeszcze dalej miał, jakbym miał go jeszcze dalej nagrywać. Ale jakoś Wiedźmina wybrałem na razie. Udało mi się. A to bardzo. No i zobaczymy teraz. Czy to jest losowe, czy to jest narzucone. Ty, bandyto, ty złodzieju. O! Udało się, fajnie. Masz te 200 orenów i ud. No, bo co, będę za darmo się takimi questami majtał, ale prawie. Dobra, co teraz weźmiemy? Wiecie co? Idziemy zrobić to w szponach szaleństwa. To jest bardzo fajny quest. Po co mu dwa miecze? Gubi je, czy co? Mam nadzieję, że zdążę go zrobić. Którędy tam się szło? Chyba tędy. No nie. A nie chcę mi się... Albo nie, dobra. Zapomniałem, że ja wiedzę zdobywam oni. To utłukę ich może jeszcze trochę. No. Albo wiecie co? Dzisiaj zajmiemy się tymi Endriagami. A szpony szaleństwa zostawię sobie na inny raz. Skoro już mogę to zrobić, to czemu nie? Co jest? To jest jakiś miecz? Cholerne potwory. Powiem wam, ta królowa jest niezła. Może sobie jakiś eliksirek wypiję. W sumie jeszcze chyba nie piłem. No oczywiście... jaskółka... A nie, ja napiw może sobie zrobię. Jakiś. Ojej, nie to kliknę... sorki. Alchemia, o! No i co my tu mamy? Co tak słabo? Gdzie jest puszczyk albo grom? Dobra, to wypijemy tylko jaskółkę. Wiedźminie jeden to pamiętam, tylko się te jaskółki piło i zbierało. Tutaj, no i nadal to jest znaczące eliksir, ale nie aż tak jak w jedynce, bo tutaj można je strasznie, znacznie rozwinąć. A ja nigdy nie idę w eliksiry, bo mi się nie chce.
jakieś takie to... Nie uważam tego za konieczne i za potrzebne. Ale zobaczymy, co to teraz będzie. To? Teraz trzeba to rozrobić taktycznie. Chodź. Czekajcie, mamy jakąś pułapkę albo bombę? Dobra. Zrobimy takie coś. Czekajcie, tylko jak się te pułapki stawiało? Aha, już wiem, dobra. Jeszcze ją dodatkowo podpalę. No. Gdzie co, nie zdziwcie się jak zginę. Ja nie pamiętam, gdzie był safe. Dobra, wieje. No i zginąłem prawie. Tak się chyba kończy moja przygoda w Wiedźminie dwójce. Nie wiem, kiedyś to umiałem walczyć, teraz już... Więcej was matka nie miała. I chyba znalazłem na nią sprawdzony sposób. Aha. Chodź. Chodź tu. Dobra. Ej, no. O, dobra. Jest. Mam cię, dobrze. Udało się, dobrze, że ja tę skółkę wypiłem, a? Jednak dobrze pomyślałem. Teraz pokaż, co ty tu masz. Ulala. No. Pokaż trofeum jakieś dobre. Trofeum z Endriagi. Żywotność albo zbroja? To w sumie zbroję sobie weźmiemy. Strasznie słaby miecz, muszę sobie... A nie, przecież mam nowy miecz, zapomniałem. Dobra, to idziemy do tej jeszcze jednej Endriagi. To nie, to zaraz... O! Znać kokon Endriagi i zabij królowe. A gdzie ja jestem? Bo chyba pamiętam, gdzie to było nawet. Jestem tu. A to jest chyba gdzieś tutaj, o. Gdzieś tutaj, o. Czyli trzeba się zawrócić. Co to? Embryon. Płatki Białego Mirtu. O, znowu dzisiaj nie gram na padzie, zapomniałem. No dobra, trudno. A nie, tam są te nekery, to nie. Tu też są nekery, to se odpuść... Nie, czekajcie, czy to... Nie, to nie tu, to nie tu. Kurczę, no zapomniałem, gdzie to jest. Tutaj wszędzie to te nekery są. Że aż nie chce mi się ich bić. To już niedaleko jest ten szpital. Chyba? No, to tam. Ale już nie zdążę go dzisiaj. A, to tutaj. O, widzicie, trafiłem. Oj, nie ten znak, co chciałem mieć. O, dobrze, niech się pozabijają nawzajem. Pewnie tylko słyszeć, jak maszuje myszkę. O kurde, ojej, ile ich tu jest? Fuck. No nie, no to jest trochę przesada moim zdaniem. Czym tu z 10 ich się wcześniej zrespiono, bo już parę zabiłem? Dobra, eliminujemy po kolei. Jedna padła. Jak w Battlefieldzie, taktyka.
Kolejna padła. One są bardzo wrażliwe na ogień, to się chwali, bo akurat jeszcze nigdy mi się nie udało, ja tyle razy w tego Wiedźmina grałem, sobie nie wyobrażacie ile w niego grałem, nigdy jeszcze mi się nie udało ogłuszyć Endriagi, to jest chyba niemożliwe, CD Projekt nie przygotował dla niej finishera. No jeszcze jedna. Dobra, mam nadzieję, że to ostatnia, idę te wasze śmieszne kokony. To zapiszę lepiej grę, bo to zaraz jak przylecę jeszcze jeden i zginę i to będzie dupa. O Jezu. Co to jakiś bug jest? Oho. Ty tu serio jakieś bugi chyba się zrobiły. No, jeszcze któraś? Co jest? No, przynajmniej na was się nabiłem nowy level, wy kurde nędzne stworzenia. Jeszcze jedna? Nie. Sobie level rozdam i chyba już dzisiaj tego nie zrobię. Chyba zanim sobie to rozwinę, to jeszcze tutaj popatrzę umiejętności, tak jak żywotność plus 50 lub regeneracja wigoru w walce. Bo to się przydaje jednak. Ja jestem taki trochę bardzo Wiedźmin mag, że tak powiem. Dobra, ale tutaj będę miał itemów, które mi zniknęły, fajnie. No. Tak więc to było na tyle. Nie, ale powiedziałem, sorki. To wszystko w tym odcinku. W następnym zajmę się drugą królową Endriag oraz prawdopodobnie pójdę do szpitala, który znajduje się no, gdzieś tam. No, chyba stąd go nawet widać. O. Tak więc dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Tu się chyba prędko nie pojawi, bo to za tydzień walnę jakiegoś one-shota lub The Talent się zobaczy. Tak więc, cześć!